Są dwa nurty, którymi przebiega Twoje życie, nasza Matko. Nurt zwykłości i nurt Bożego wezwania. Życie Twoje toczyło się w ubóstwie, skromności i prostocie, w ciągłej pracy, tak jak toczy się każde życie ludzkie na tym łez-padole. Jezus, Twój Syn, prowadzi nas do mądrych wyborów. Chce nas wprowadzić na właściwą drogę, by nasze życie się nie rozmydliło. Życie Twoje, Matko, ukazuje nam jasno, że istotny sens naszego życia polega na wypełnianiu planu Bożego, na tym, by człowiek dał Bogu odpowiedź na Jego wezwanie. Bo każde życie jest przez Boga stworzone, więc jest Boże, pełne Bożej godności i każde ma do urzeczywistnienia ten jedyny plan, który Bóg zakreśla człowiekowi. I u końca każdego życia czekają ramiona Ojca, czeka niebo, właściwa ojczyzna ludzkości, do której wszyscy zdążamy. Mamy w swoim życiu swoje zwiastowania, mamy coś zrodzić Bożego, mamy żyć w pokorze i osamotnieniu, mamy nieść nasz krzyż, mamy czerpać z darów Ducha Świętego i z owoców odkupienia, które dokonało się na Golgocie przy uczestnictwie Twoim, nasza Matko. Nie tylko człowiek poszczególny, ale i ludzkość cała ma zakreślony i powierzony sobie do wypełnienia plan Boży. Jaki jest ten plan? O tym wie każda dusza ludzka, gdy wsłucha się uważnie i głębi swoje przeznaczenie i o tym wie ludzkość, której Bóg powierza swe zamysły, pisząc prosto na krzywych historii liniach. Ale ani człowiek, ani ludzkość nie wypełnia należycie planu Bożego. Przyczyną tego jest wolność dana Bogu człowiekowi. Wolna wola ludzka, która nie zawsze godzi się z wolą Boga. To błądzenie ludzkie, spowodowane odchodzeniem od Boga, stanowi źródło nieszczęść, tragicznych powikłań, jakie znamy z własnego życia i z życia całej ludzkości. Postępujemy wbrew planom Bożym i działamy tak, jakbyśmy byli pozostawieni tylko sobie, zapominając o tym, że nic twórczego i dobrego bez Boga nie potrafimy uczynić. W swej pysze pragniemy wszystko od razu zrozumieć, wszystko przewidzieć, wszystkiemu sprostać własnymi siłami. Polegamy jedynie na sobie, jakbyśmy byli najwyższą miarą dobra i sprawiedliwości. Pycha wiedzie nas ku nienawiści, zbiera straszliwe żniwo wojen i krwawych przewrotów. Obraz życia współczesnej ludzkości jest obrazem niedoli i świadectwem, że ludzkość uchyla się od wypełnienia planu Bożego zakreślonego przez Twórcę. Dlatego przychodzimy do Ciebie, stolicą mądrości, byś uczyła nas właściwego kroczenia po naszych drogach. Abyśmy w życiu umieli używać rozumu dla budowania dobrej rzeczywistości, która ułatwi nam zrealizowanie planu Bożego. Tak jak czyniła to patronka dnia dzisiejszego, święta Kinga. A nie budowali na uczuciach, pustych uniesieniach, które bratają się tak często z histerią. Stolicą mądrości, prosimy Cię pokornie tego wieczoru. Bądź naszą przewodniczką, prowadzącą prosto po krzywych liniach. Rozważamy tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Odmówmy wspólnie modlitwę jubileuszową. Bogu Rodzico, Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wierzyny nieba, Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by jubileusz w 300-lecia koronacji Twojego jasnogórskiego wicenurunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym jawem Twojej korony i wyniesienie na imię chwała. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy odnowienia wierze nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii, razem z Tobą i jedynać w Trójce Przenajświętszą. Polecamy Ci, Królowo, wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, ich intencje, zwłaszcza ze Zbąszynka, diecezja zielonogórsko-gorzowska, Pawłowic Śląskich, którzy przyszli pieszo, rekolekcje domowego kościoła z diecezji lubelskiej, z Trzewa, diecezja pelplińska, ze Smolic, diecezja poznańska. Polecamy Ci, Królowo, wszystkich pielgrzymów. Miej w opiece cały Kościół Twojego Syna. Polecamy Ci pasterzy w naszej ojczyźnie z przewodniczącym arcybiskupem Stanisławem. Miej w opiece naszą ojczyznę, tak by panowała w niej duch zgody i poszanowania i zrozumienia. Polecamy Ci i wszystkie media, przez które tak wielu łączy się z Twoim domem duchowym.
Polecamy Ci wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Wysłuchaj próśb, które są zapisane w Księdze Apelowej. Bądź nadzieją dla chorych, cierpiących, samotnych i tych, co sens życia zatracili, aby się w życiu nie pogubili. Polecamy Ci wszystkich przebywających na wakacjach, by mieli dobry czas i szczęśliwy powrót. Prosimy o dobrą pogodę na czas żniw. Polecamy Ci naszych drogich zmarłych, a duszą w czyściu cierpiącym uproś oglądanie Boga twarzą w twarz. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie radzić w potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczo nasza, Pośredniczo nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Jasnej Góry transmitowaliśmy apel jasnogórski. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Rozważanie poprowadził ojciec Marek Dzoc. Pozdrawiamy serdecznie stróżów Jasnej Góry, ojców i braci Paulinów.